Naszym gościem jest Agnieszka Plenzler. Agnieszka jest twórczynią takiego sformułowania personal code i jest prezesem Forum Konsumentów. Witaj Agnieszko. Powiedz mi, czym jest personal code? Personal code jest tak naprawdę holistycznym podejściem do budowania marki osobistej. Holistycznym dlatego, że obejmuje i budowanie jej poprzez jakby social media, ale też poprzez to, jak wyglądamy, czyli poprzez wszystkie kanały komunikacji, jakie mamy dostępne i przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów, jakie mamy, no bo mamy ich 5, a głównie bazujemy na 2, czyli słuch i wzrok. Zapewne wiele osób też tak do tego podchodzi, niemniej jednak, jak się często rozmawia o personal brandingu, to kojarzy się on tylko z jakimś kanałem w social mediach. I przez to jest bardzo spłaszczany tak naprawdę, a to jest zdecydowanie coś więcej. No właśnie, wspomniałaś o social mediach, czyli nie każdy, kto jest aktywny w mediach społecznościowych, ma markę osobistą. W ogóle to pytanie się często pojawia, na zasadzie, czy wszyscy mamy markę osobistą? I wiem, że nawet Tom Peters mówi, że tak, każdy ma tą markę osobistą, z czym ja się do końca nie zgadzam. Dlatego, że każdy z nas buduje jakieś wrażenie po sobie, coś zostawia w śladach pamięciowych innych ludzi, no bo jakby cały czas jesteśmy w interakcjach i cały czas mamy jakąś postawę, czy zachowujemy się w określony sposób, więc ktoś to w jakiś sposób odbiera. Natomiast moim zdaniem markę osobistą ma ten, kto świadomie jakby ją buduje, to znaczy przeszedł też przez pewne etapy, ma odpowiedzi na ważne pytania i skupia się na jakby najbardziej właściwych rzeczach, no bo to tak jak, nie wiem, jogurt też ma markę, każdy ma jakąś markę, ale jest rozróżnienie pomiędzy już wyrobionym wizerunkiem marki, a informacją o producencie. To znaczy gdzieś tam się ten jogurt rozlał i ktoś go zapakował, ale żeby był ten odbiór, co w nim jest, jak on smakuje, czego się możemy spodziewać po otworzeniu wieczka, co mówi do nas opakowanie, no to już jest dla mnie marka. I też ktoś musiał wcześniej zadać sobie odpowiednie pytania, żeby ten jogurt wyglądał tak, a nie inaczej. Przepraszam za porównanie do jogurtu, bo wiem, że to czasami niektórych oburza, no bo przecież człowiek to co innego, no ale prawa marketingu, czy to człowiek, czy to jogurt obowiązują nas takie same, więc to w tym wypadku nie ma znaczenia. To jakie pytania trzeba sobie zadać przed rozpoczęciem pracy nad własną marką osobistą? Tak naprawdę trzeba sobie zadać najbardziej, wydawałoby się, banalne pytania. Banalne dlatego, że ludziom się wydaje, że przecież wszyscy je znamy. O Boże, ale odkrycie. Ale dopiero jak sobie je sami zadajemy, to tak jak, nie wiem, spora grupa ludzi żartuje sobie z cytatów Paulo Coelho, gdzieś tam się pojawiają, tak? Ktoś sobie w social mediach wrzuca jakiś cytat, no i na zasadzie, o Boże, znowu spam. W jakimś stopniu tak, ale tak naprawdę te wszystkie cytaty mają zupełnie inne znaczenie, jak sobie je przełożymy na swoje życie. I jak sobie odpowiemy na pewne rzeczy, albo próbujemy je wdrożyć, to one nagle przestają być takie proste, a czasami stają się bardzo trudne. Więc na pewne rzeczy po prostu trzeba sobie odpowiedzieć, na przykład kim w ogóle jesteśmy? No banał, nie? Każdy z nas wie. I pewnie większość zaczyna odpowiadać na pytanie, jestem pracownikiem takim i takim, jestem mamą, jestem tatą, jestem studentką, jestem lekarzem, jestem coś tam, ale co jest dalej? Kim jestem? Dlaczego robię to, co robię? W ogóle co robię? Przewrotnie. Tak. Czego ja chcę? W ogóle gdzie ja idę? Czy w ogóle wiem, gdzie ja idę? No bo to też się wydaje pozornie proste pytanie. No gdzie? Idę do przodu, rozwijam się, coś tam, coś tam. Ale jak wygląda ta meta? Jak wyglądamy my za 5 lat w naszej głowie? Jak wyglądamy za 10 lat? Jaką w ogóle mamy wizję życia? I pytanie, czy my sami ją chcemy kreować, czy my się poddajemy temu, no bo wszystko płynie, nie? I pytanie, na ile my chcemy tym sterować? Może nie wszystkim się da sterować, i może też dobrze, no niemniej jednak mamy wpływ na zdecydowaną większość, a nie mniejszość rzeczy, która się wokół nas dzieje. Trochę brzmi jak autoterapia, taki początek pracy nad marką osobistą. Nie chcę w tą stronę skręcać, bo to też często buduje lęk na zasadzie, o Boże, no to jakaś kozetka się zacznie. Nie.
No ale nie da się bez odpowiedzi na te pytania pójść dalej, bo wtedy wpadniemy w tą pułapkę kreowania, a nie budowania. Bo budowanie jest na tym, co jest w nas, jakby na czymś, co jest stabilne, to ma jakieś solidne fundamenty, więc to nie może być zmienne, lekkie i przelotne. No i musi być autentyczne. A jeżeli nie odpowiemy sobie na te pytania i po prostu jakoś szybko to posklejamy, to jest ryzyko, że to po prostu nie wypali. Albo gdzieś zrobimy niezłą gafę prędzej czy później. No bo jak ktoś nas uwiera, to długo nie może nas uwierać. Nie wiem, jak cały dzień chodzimy w super niewygodnych szpilkach, to prędzej czy później rzucimy w kąt i nie będziemy w nich jakby śmigać codziennie tak samo. Po prostu nas zdenerwują. Mówi się o tym, że marka osobista dzisiaj, budowanie marki osobistej to konieczność. Zgadzasz się z tym, że każdy powinien mieć tę markę osobistą, nad którą pracuje? Nie konieczność, a wielka możliwość. Nie dlatego konieczność, ponieważ jestem sobie w stanie jeszcze wyobrazić osoby, które nie mają takiej potrzeby, albo przyjmują taką filozofię życia, że nie chcą być obecne w social mediach. W dzisiejszych czasach bez wykorzystania social mediów budowanie marki osobistej będzie dużo, dużo wolniejsze. No i pytanie, dlaczego z tego nie korzystać? Ale jeśli ktoś chce działać mocniej, chce być bardziej widoczny, chce rozwijać biznes, nie wiem, chce, żeby pracownicy do niego przychodzili, a niekoniecznie, żeby on musiał tak wprost szukać, no to tak, to w takim wypadku, jeśli ktoś na te pytania ma odpowiedź, że chce, to tak, marka osobista jest dla niego. A da się budować markę osobistą bez mediów społecznościowych dzisiaj? Da się moim zdaniem, ponieważ ludzie też ją jakoś kiedyś budowali, też sobie na te pytania odpowiadali, tylko nie mieli dostępu do takiego narzędzia. A ciężko porównać coś w dzisiejszych czasach do social mediów, co tak skraca dystans, co tak buduje zasięg, co jest tak dostępne dla wszystkich, no bo kiedyś bez tego, no oczywiście była telewizja, ale nie każdy mógł do niej wejść. Nie każdy był do niej zaproszony, jakby nie każdy potrafiłby się w tej rzeczywistości odnaleźć, a tutaj de facto każdy ma swoją telewizję, jakby od niego zależy, co on z nią zrobi. A powiedz mi, często marka osobista kojarzona jest trochę z malowaniem trawy na zielono, bo no, jednak nie jesteśmy zawsze we wszystkim najlepsi, najmądrzejsi, robimy coś doskonale. Jak kreować swoją markę tak, żeby była właśnie autentyczna i uwzględniając te swoje trochę niedoskonałości, trochę być może takie rzeczy, w których dopiero się rozwijamy? Czyli właśnie nie kreować, a budować, bo jak będziemy kreować, to właśnie większe prawdopodobieństwo, że będziemy tą trawę na zielono malować, no bo chcemy być perfekt. A budowanie od razu zakłada pewne niedoskonałości, no bo my jesteśmy aż albo tylko ludźmi, raczej tylko, w związku z czym my nie jesteśmy doskonali i nie ma takiego człowieka, może sztuczna inteligencja, która powstanie, będzie takim bytem, chociaż mam nadzieję, że nie, ale nie ma takiego człowieka, który nie ma słabych stron i nie ma takiego człowieka, który od razu miał same sukcesy i nie ma człowieka bez trudnych doświadczeń. Prędzej czy później w życiu każdy je będzie mieć. Oczywiście są różne etapy i drogi, ale każdy dostanie w tyłek na swój sposób. I pytanie, co z tym fantem zrobi? No bo oczywiście możemy mówić o tym, że no to były jakieś nasze porażki i tak dalej, ale równie dobrze w narracji możemy to ubrać właśnie w cenne doświadczenia. Pokazać, co nas to nauczyło i dajemy naszemu odbiorcy informację, że prawdopodobnie już tego błędu nie popełnimy, bo już go zrobiliśmy, wyciągnęliśmy wnioski, w związku z czym ta porażka przechodzi na nasz plus, a nie na nasz minus. Więc kwestia, jak my to komuś przedstawimy, oczywiście nie zaklinając rzeczywistości, no bo nie mówimy tutaj o kłamaniu, bo to też prędzej czy później wyjdzie. No wystarczy, że ktoś nas poprosi, to pokaż albo masz taki projekt, przeprowadź go. No i jeżeli będziemy tą trawę malować na zielono, no to albo się wycofamy, albo polegniemy. No chyba, że nam się poszczęści, no ale chodzi też o to, żeby mieć komfort w tym, co się robi. Trzy rady dla osób, które chciałyby rozpocząć pracę nad budowaniem marki osobistej. Po pierwsze, zastanowić się, w czym są dobre. To znaczy, co umiemy. Jeśli dopiero chcemy coś umieć, a jeszcze tego nie umiemy, to wrażenie o nas będziemy cały czas budować, ale to jeszcze nie jest ten moment budowania marki osobistej, ponieważ musimy się na czymś znać.
żeby budować, a nie kreować. Czyli pierwsza rzecz, w czym jestem dobry. Druga rzecz, jakie mam cechy charakteru, które pomogłyby mi to w fajny sposób pokazać, no ale też dzięki czemu jestem w tym miejscu, w którym jestem i dzięki jakim cechom mogę dojść tam, gdzie chcę dojść. Czyli zachęcam do tego, żeby spojrzeć na siebie obiektywnym okiem. Albo za pomocą jakiegoś testu, albo weryfikacją jakby tej swojej samooceny z kimś innym, żebyśmy nie patrzyli na siebie tylko swoimi oczami, ponieważ wtedy nie wyłapiemy tych mocnych i słabszych stron. A to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jakie mamy zasoby tak naprawdę. I trzy, żeby nie bać się tych social mediów, ale traktować je z respektem. To znaczy, żeby rozróżniać różne kanały komunikacji i żeby nie chlapać wszędzie, jak leci tego samego. I żeby rozumieć, że jakby kto może być po drugiej stronie, jaka grupa może być zainteresowana jakimś komunikatem. I jeżeli już coś wkładać, to coś takiego, co wydaje nam się, że może być dla kogoś wartościowe, żeby nie chlapać po prostu na lewo i prawo. Ostatnie pytanie. Czy potrzebujemy eksperta, doradcy, trenera po to, żeby budować tę markę osobistą, czy możemy to robić sami? Zależy, na jakim etapie jesteśmy. Ja zachęcam do tego, żeby chociaż na pewnym wyrywku popracować z kimś z zewnątrz, no właśnie po to, żeby złapać ten obiektywny ogląd nas samych. Są osoby, które są bardzo samoświadome i jakby różne doświadczenia już po drodze miały, więc wtedy jak się tylko dobrze unarzędowią i rozeznają się jakby w tych kanałach komunikacji, one sobie poradzą. Ale jeżeli osoby nie miały doświadczenia z takim obiektywnym okiem, to wtedy warto. Okay. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dzięki. Kończymy kolejny odcinek Social Cafe i zapraszamy do kolejnego, w którym porozmawiamy z Agnieszką o modzie.